z sławnego rodu Moczulski. Kiedyś pierwszym szeregu rozwalałem komunizm. Niedługo wybierze się mnie na prezydenta. Wasz wielki wódz, niedługo wam się znudzi. Duch patriotyzmu ze swój się obudzi. Zostanę fiurerem, ja też pozwolę tej życi. Wasze dzieci ze szkolu będą śpiewać nowy dym. Wasze dzieci ze szkolu będą śpiewać polski dym. Niepodległa, ponad wszystko. Niepodległa, ponad wszystko. Ponad wszystko. Niepodległa, ponad wszystko. Niepodległa. Pobożne życzenie się spełni. Moja armia narodowa kontroluje was w pełni. Nasze dzieci z Abraham Lincoln będą się wychowywały. Obowiązkowy mundurysza na wzorze białym. W swoich wielkich planach pomogą mi skiny. Skupię ich wokół siebie, rozdam im karabiny. Ta rozrzucona młodzież, proszę panów, pomoże mi wypełnić kraju Żydów i Cyganów. Pomoże nam w nowej zagładzie Żydów i Cyganów. Niepodległa, ponad wszystko. Niepodległa, ponad wszystko. Ponad wszystko. Niepodległa. Ponad wszystko niepodległa. 1995 rok. Kto tak późno dzwoni? Już dawno zapadł zmrok. To tajna policja naszego Führera. Mamy nakaz wywieźć pana z rodziną do karcera. W gabinecie wisi wielki portret wodza na ścianie. Będzie pan wywieziony do obozu, miły panie. Chemia w tym wypadku jest najlepszym sposobem. Ten mały szary domek dla podluzi będzie grobem. To jedyny sposób, by świetności wrócić czas. Likwidacja podluzi nieczystej rasy. Będzie zdychał w oparat gazu mustardowego. Jeśli o naszym wodzu pomyśli złego. Jeśli o naszym wodzu pomyśli coś złego. Niepodległa, ponad wszystko. Niepodległa, ponad wszystko. Ponad wszystko. Niepodległa, ponad wszystko. Niepodległa. I witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Adam. Rozpoczynamy audycję Punkowe Przedszkole na falach w pełni niezależnego Radio Underground. Przed chwilą wysłuchaliście utworu Niepodległa, ponad wszystko grupy The Leshchers z albumu 5 ofiar śmiertelnych. Kawałek wzorowany na przebój Dead Kennedys, California Liberales. No i cóż, dalej z aktualnym tekstem. Dzisiaj na godzinie głównej posłuchamy sobie wielu nieznanych punkowych utworów, ale zanim do tego dotrzemy, to oczywiście zapraszam na serwis informacyjny, wydarzenia z kraju i ze świata, koncerty i przeglądy, oczywiście nowości ze sceny. Przypominam, że nadajemy na żywo w niedzielę od 18 do 21, a pierwsze dwie godziny są nagrywane i zostaną zamieszczone ku potomnym na naszym kanale YouTube. Znajdziecie nas również na Facebooku, na Instagramie, więc można zerkać to, co tam publikujemy. No, wszelkie linki macie na stronie głównej, najważniejszej www.radiounderground.org. A podczas audycji funkcjonuje panel pozdrowień, więc możecie pisać bezpośrednio do mnie właśnie tam, a ja będę odczytywał wasze wpisy na bieżąco. Oczywiście możecie dać znać, że już jesteście, będzie mi bardzo miło pozdrowić kogo tylko chcecie. Ja jestem również na czacie Discord, bo tam zawsze się coś dzieje i widzę, że no już nas trochę się tam zebrało, więc zapraszam do dyskusji o każdej porze dnia i nocy. Discord funkcjonuje, więc możecie tam śmiało wchodzić. No i oczywiście, jeżeli chcecie wesprzeć radio, to mamy Patronite i będę wdzięczny za dołączenie do tej ekskluzywnej grupy. Tyle tytułem wstępu. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, aby poszaleć w to niedzielne popołudnie. W sumie to już niedzielny wieczór pomału. Więc przenosimy się do dalszej części tego szalonego programu, ale jeszcze raz trzeba troszkę muzyki zażyć. Będzie ponownie The Leshchers, tym razem z krótkim, ale jakże istotnym utworem Bojówki katolickie. Lecimy! Na C8 tu jest supermarket, tu jeden leczy, a pięciu go kopie. Nie miałem pieniędzy dla nich, a papierosy za to sprawa. Operał po morcie, popierane przez państwo, to sobie policzy.
wybił skarżona miasto od Siwa i Polany. Kiedy byli mali swe klimaty, wysali narodowe tradycje i faszyn. Kiedy byli mali swe klimaty, wysali dynami do innej raczy. Popierane przez państwo, to symbolicie, chrześcijańsko narodowe flajercy. Pełne patrzy i okresy katolickie, bo rybki straci rzad, jeśli nie ma pieniędzy. O, rybki katolickie, o, rybki katolickie, o, rybki katolickie. Grupa The Leszczers z utworem Bojówki Katolickie, a ja już widzę na pierwsze zgłoszenia na panelu pozdrowień. Oczywiście John77, witam wszystkich serdecznie już przy odbiorniku. Witam ciebie John77. Andrzej, cześć wszystkim. Witam Andrzeju również. Niezmiernie się cieszę, że jesteście. Tak samo Emilia Teściowa, jestem. Pozdrawiam wszystkich. Dużo ciepła i radości. No i oczywiście Discordy. Was tutaj się zebrała już całkiem pokaźna grupa. Jako pierwszy pisał Macieja, więc pozdrawiam. Później Ivi420, Kinder, Ilona, Ironka, Oxy oczywiście, który jest w drodze na koncert, więc życzę miłego wieczorku, tak? Gdzieś tam zabawy. Czochraj, dobrego winka i oczywiście Czarna, któremu tam towarzyszy Popcorn. Witam przedstawiciela koncertów, zaglądajcie do niego na YouTube. No i też tu na Discorda, bo sporo zdjęć chłop robi i naprawdę się tam udziela aktywnie. Kilow, miło cię widzieć tutaj razem z nami. No i co? I pewnie jeszcze tam kogoś przegapiłem, co? No, ale to w takim razie, jakbym kogoś przegapił, to proszę się upominać. Ironka mówi, że wszystko ładnie, okej, chociaż czy to jakiś inny mikrofon, czy inny Adam? No ja cały czas myślę o nowym mikrofonie, bo ten, na którym tu dla was nadaję od wielu, wielu lat, no ma już chyba swoje najlepsze chwile za sobą, więc wydaje mi się, że czasem brzmi lepiej, czasem gorzej. No, ale mam nadzieję, że wszystko ładnie jest. No, Oxy jedzie na sandały Mariana, Bulbulator z Defloracji. A, no to tak, proszę tam pozdrowić wszystkie zaprzyjaźnione z nami ekipy. Dobrze, no to co? Pędzimy sprawdzić, skąd nas dzisiaj słuchacie. Zerknijmy na statystyki. No proszę bardzo, no z Polski oczywiście dużo, dużo osób, ale jest i ktoś, kto słucha z Belgii. No. Wielka Brytania, Włochy, Niemcy, całkiem sporo i z Wielkiej Brytanii również całkiem sporo osób. Słowacja, Kanada, Stany Zjednoczone, no współczuję to, co tam się wydarzyło ostatnio, czyli wybór prezydenta. Holandia i Norwegia, ach to fajnie, bo będzie też troszkę zimnej fali. Macieja napisał, że brak sopranu. No to przepraszam, będę mówił już inaczej, więc spokojnie. No to co cóż, no tak basem jedzie i tyle. Cóż mogę poradzić? Chyba będzie faktycznie czas ruszyć z jakimś nowym mikrofonem. Dobrze, lecimy przejrzeć teraz wydarzenia, które miały miejsce w ostatnim czasie. Serwis informacyjny, czas zacząć. No dobrze, przyjrzyjmy się, co takiego się działo ostatnio. W ogóle to kosmos. Zapraszam oczywiście po naszej audycji Punkowe Przedszkole. Dzisiaj będzie Nocny Ekspres o 21:00, więc będą absurdy. Ale absurdem też dla mnie było to dwa tygodnie temu właściwie, no półtora tygodnia temu, kiedy to pseudokibice blokowali autokar, który jechał na mecz. Po prostu blokowali, a ten autokar był pełen dzieciaków z nauczycielami. A pseudokibice stwierdzili, że nie, po co jeździć gdzieś tam na mecz i wspierać inne drużyny, jak tu mamy lokalne mecze i lokalną ekipę. Więc no, tam po internecie chodzą filmiki w tej sprawie, więc możecie sobie zerknąć. No masakra. No masakrą jest też to, że w warszawskim metrze doszło do pobicia kobiety na dodatek, Indonezyjka Lia, która jest muzułmanką, mieszka w Warszawie od 2 lat, dojeżdża do pracy metrem, dla bezpieczeństwa, by jej nikt nie zaczepiał, no bo metro jest monitorowane, ma swoją ochronę, często pojawiają się patrole policji, jednak w czwartek 24 października no nie uchroniło jej to przed pobiciem, zaatakowała ją młoda Polka, która ją szarpała, kopała po nogach, przez co Lia przez kilka dni nie mogła chodzić do pracy.
Oczywiście ochroniarz nic nie widział, ludzie przyspieszali kroku. Następnego dnia Lia poszła na policję, żeby zgłosić to jako przestępstwo, pobicie. Policjant ją odesłał do innego regionu, bo stwierdził, że to nie jest jego region w ogóle. W komendzie na Jagiellońskiej inny policjant stwierdził, że skoro nie ma nic złamanego, to nie ma sprawy i oni się tym nie zajmują. Zapytany przez Gazetę Wyborczą oficer prasowy komendy numer 6 mówi, że no nie ma śladu, by kiedykolwiek Lia była na komendzie. No oczywiście, że nie ma, bo nie przyjęto od niej żadnego zgłoszenia. No, kosmos. Ciekawy wpis krąży też w necie pewnego patrioty, a może i nacjonalisty Michała, który mieszka w Wielkiej Brytanii, jak dobrze tutaj doczytałem. W każdym razie, w Manchesterze, który sobie mieszka tam. No i ostatnio 3 sierpnia wziął udział w proteście antyimigracyjnym w Manchesterze. No i za to zamknęli go na 3 tygodnie w areszcie i praktycznie zniszczono jego życie i się użalał nad tym i nawet zrobił zrzutkę dla siebie, żeby stanąć na nogi po tej traumatycznej sytuacji. I bardzo mi się podobał komentarz pewnej osoby, że no co, chciałeś, żeby zajęli się imigrantami? No to się zajęli, w czym problem? Słuszna uwaga. Co jeszcze? Z wydarzeń z zagranicy. Tysiące protestujących zebrało się w poniedziałek po południu przed siedzibą gruzińskiego parlamentu w Tbilisi, aby wyrazić swój sprzeciw wobec wyników wyborów parlamentarnych. Prezydent Salome stwierdziła, że głos wyborców został skradziony. Jeden z liderów opozycji, Giorgi, ogłosił, że siły opozycyjne będą domagać się powtórzenia głosowania. W stolicy Gruzji pojawił się też Viktor Orban, który jako jeden z pierwszych pogratulował rządzącej partii gruzińskie marzenie wygranej. Został wybuczany, wygwizdany przez protestujących. Król Hiszpanii Filip VI i premier Pedro Sánchez odwiedzili w niedzielę zniszczoną przez powódź miejscowość Paiporta, położoną w prowincji Walencja. Ich obecność wywołała gwałtowną reakcję mieszkańców, którzy zaczęli rzucać w nich błotem. O. No i cóż, no trzeba wspomnieć o tym, kto został wybrany w Stanach Zjednoczonych. No niestety znowu będzie Halloween cały rok, pomarańczowa dynia. U nas oczywiście były owacje dla Trumpa od posłów PiS i Konfederacji, a dzisiaj znowu było dobre zamieszanie pod pomnikiem, no bo cóż, tak jak to bywa co miesiąc, mamy miesięcznicę w dalszym ciągu, no zobaczymy dokąd to wszystko poprowadzi. No i znów rację miał Deserter, który już śpiewał w 1994 roku, a i pewnie i wcześniej, o pewnej chorobie. Album Ile procent duszy? Utwór Choroba. We'll be right back.
No niestety my sobie nawet nie musimy wyobrażać już takiej sytuacji, bo to się ziściło. I to w sumie nie pierwszy raz, więc tak to wygląda. Niestety. Na panelu pozdrowień Żółwik, pozdrowienia, zgłaszam obecność. Witam ciebie Żółwik, bardzo serdecznie, fajnie, że jesteś. No i tak, no jutro znowu nas czeka pokopany dzień, wiadomo, zwłaszcza w Warszawie. Ja akurat nie mam wolnego, więc będę pracował, ale będę tam śledził, co się dzieje. Przypominam, że w poniedziałek, jutro w Warszawie na Placu Unii Lubelskiej będzie kontrmanifestacja antyfaszystowska, oczywiście za wolność waszą i naszą. Nie pamiętam, o której godzinie się zaczyna, chyba o 13, tak mi się wydaje. W każdym razie, jak macie gdzieś tam blisko, to możecie podejść, wesprzeć taką aktywność, wyrazić swój protest. No, poza tym z ciekawostek niedawno trafiła do mnie informacja, że rysownik Widget wypuści kalendarz na 2025 rok i powiedział mi, czy może umieścić wlepkę radia na tytułowej stronie, gdzieś tam na takim busie koncertowym. No, zawsze robi świetne rysunki. Widget zdradził mi też, że jak chwilkę nadrobi swoją pracę, to postara się stworzyć jakieś nowe rysunki o punkowcach, więc trzymam cię za słowo. Więc tak, no myślę, że się skuszę na ten plakacik, ten kalendarz, tak na pamiątkę. Nic wielkiego, ale jednak fajnie zobaczyć logo radia gdzieś tam w innych rysunkach. Jakby ktoś był zainteresowany, no to bezpośrednio od Widgeta będzie można kupić taki kalendarz ścienny, format A3. Cena myślę, że około 66-70 zł plus przesyłka, no ale to już bezpośrednio proszę się dogadywać z Widgetem. A jeżeli chodzi o mnie, to do mnie możecie uderzać nadal w sprawie bluz radiowych. Przypominam takie z kapturem, rozsuwane, kieszonki po bokach, ściągacze, wysokiej jakości, cieplutkie, więc bardzo dobra jakość, nadruk z przodu i z tyłu. Jeszcze mamy dostępne różne rozmiary. No i oczywiście magnesy, badziki, naszywki, więc wszystko jest. Dobrze, kilka słów o zbliżających się koncertach, których jest naprawdę sporo i ten przyszły weekend to też będzie w czym wybierać. Aczkolwiek, no dzisiaj są koncerty, jutro też są koncerty. Jutro w Opolu jest akcja Opole dla Powodzian, gdzie zagrają takie kapele jak Latające Biustonosze, Czerwień się Marysiu, Seed, TSA, Sztywny Palazji, Krem, Fekali, Czaje Baje i Chór Medicanto. A w Łodzi Kloster Keller. 14 listopada we Wrocławiu Burn Kit, 15 listopada Warszawa KSU Debil, a w Kielcach Super Potwór i Druides, w Gnieźnie Kloster Keller, w Pszowie Vader, w Gdyni aż dwa koncerty do wyboru. Możecie się wybrać albo na Komety, albo na Gaga, Zielone Żabki, Naftalina, Up i Prawda. A w Lublinie Stacja B i Antyrefleks.
Polecam zajrzeć na naszą stronę radiounderground.org. Tam macie już koncerty, wypisałem też i na cały grudzień. I lista ta koncertowa jest aktualizowana praktycznie co tydzień. Mamy też sporo patronów, jejku, patronujemy wiele koncertów. Przypominam tutaj Skorpionalia w Warszawie 16 listopada i 29 listopada w Warszawie Klub Potok też, tam koniec listopada i Sleepwell i sporo, naprawdę sporo koncertów, plakaty macie na stronie, można sobie na spokojnie przejrzeć i zastanowić, gdzie pojechać, bo no serio, wybór jest przeolbrzymi. No dobrze, dobrze. Dzisiaj w temacie główny będzie takie punk archiwum i też będzie sporo archiwalnego punka, więc sobie pomyślałem, że teraz czas na nietypową wersję, aczkolwiek mocno archiwalną, więc musicie się grubo wsłuchiwać w głośnik, bo i jakość tego nagrania jest taka sobie, ale mocno unikatowa. Defekt Mózgu z utworem Służ Ojczyźnie, ale w takiej naprawdę wersji pierwszej dalekiej, więc posłuchajmy. Defekt Mózgu, Służ Ojczyźnie, w takiej no, dość mocno archiwalnej wersji. Dobrze, pędzimy dalej. Punki czytają, czasami się zdarza. Odezwała się do mnie nasza zaprzyjaźniona w sumie kapela Amigos United z Górnego Śląska, piątka aktywnych muzyków. I pochwalili się tym, bo generalnie oni są kapelą, też coverują sporo Ramonesów, więc mają takie hity w swoim repertuarze. Możecie posłuchać na YouTube, możecie zajrzeć do nich na Facebooka. No i pochwalili się, że ponad rok temu otrzymali pewną propozycję. Odezwał się do nich Mark z zapytaniem, że pisze książkę o zespołach, które coverują zespół Ramones i to z całego świata. I chciałbym właśnie, żeby pojawili się oni jako tutaj ekipa z Polski i czy są zainteresowani. No i oczywiście nie odmówili. Była seria odpowiedzi, kilkumiesięczna praca Marka Lidona z materiałami z całego świata zaowocowała no, ciekawą publikacją. Książka Cretin Family, A History of the Ramones for the Tribute Bands Worldwide. I wszystko w niej znajdziecie to, co w tytule mniej więcej, czyli geneza i historia grupy Ramones, informacje o członkach zespołu, dyskografia, no i oczywiście ponad 70 kapel, które grają w stylu Ramones, które coverują grupę Ramones
z różnych stron świata, w tym też i z Polski. Książka, z tego co orientuję się, no jest dostępna w języku angielskim. Możecie ją zakupić, generalnie możecie ją zakupić chyba przez portale internetowe, no nie będę tu reklamował, ale znajdziecie. Zresztą pojawi się też chyba w środę rano post o tej książce u nas na Facebooku. Dość gruba pozycja, bo 626 stron, no i cena 76 zł. No tylko taka kwestia, że wydaje mi się, że tylko po angielsku póki co. Dobrze, no to posłuchajmy przez chwilę Amigos United, oczywiście grających Ramones. Grupa Amigos United z Górnego Śląska, poznalibyście. Bardzo, bardzo fajne granie. Polecam tam ich odwiedzić na YouTube albo na Facebooku. No i co, pędzimy z nowościami, aczkolwiek będzie trochę odgrzewanych kotletów, jak zawsze. Wiadomo, winyle powracają, znaczy powracają. Trzymają się dobrze, jeżeli chodzi o takie reaktywacje muzyczne i różne projekty. Ale będzie faktycznie kilka nowości. Będzie też całkiem sporo postpunka zimnej fali, więc przygotujcie sobie ciepłą herbatę. No ale zaczniemy podróż naszą oczywiście od Polski, ale takiej historycznej. Grupa o pięknej nazwie Silna Wola Edka Pindola z winylem Punk Rock aus Lemberg. Dwa dema lemborskiej załogi HC Punk z 1989 roku, którą większość osób znało tylko z nazwy albo w ogóle. Na pierwszej stronie tego winyla klasyczny polski punk, a na drugiej już taki fast punk core zapowiadający kierunek, w jakim załoga poszła już później jako Silna Wola. Grafika do tego winyla to stoi za nią Petr, albo Pitch Petr, tak, no w każdym razie Underground Factory, który też zawsze mocno nas wspiera w koszulkach, więc pozdrawiam. Wydawnictwo No Pass Run Records, premiera 20 grudnia, na pierwszej stronie 11 utworów, na drugiej 17, czyli razem ile? A? 11 plus 17? 64, tak, brawo. Nie no, dobra, 28 utworów. I jeżeli chodzi o edycję, to 50 sztuk białego winylu,
i 100 egzemplarzy czarnego. Cena 90 zł plus przesyłka, czyli to no, nawet jak na winyl, to nawet nie jest najgorzej. Widzę, że też i na Bandcampie można posłuchać sobie 4 utwory. Link wrzucę do działu muzyka na Discordzie. No i te 4 utwory wycenione na 12 zł na Bandcampie, jeżeli interesuje Was wersja cyfrowa. No a jak to brzmi? Posłuchajcie. Utwór Generacja. Raz, dwa, trzy, cztery! Pierdolona generacja! Pierdolona generacja! Pierdolona generacja! Ingerencja w moje ja! No i w takim klimacie utrzymane nagrania Silna Wola Ecka Pindola, utwór Generacja, album na winylu, premiera 20 grudnia. No, a teraz skoczymy sobie do Australii, jak kangury. Tam działa zwariowana, szalona ekipa, naprawdę teledyski mają też na wypasie mocnym, bez zahamowań. Grupa Amel and the Sniffers z nowym albumem Cartoon Darkness, wydanym na płycie kompaktowej oraz na winylu przez Jimmy Jazz Records. To jest już trzeci album punk rockersów z Australii, właśnie z szaloną frontmanką Amy Taylor. Według Amy Cartoon Darkness opowiada o kryzysie klimatycznym, wpływie sztucznej inteligencji i polityki oraz paradoksalnym uczuciu posiadania głosu w sieci, gdy tymczasem wszystko co robimy to karmienie portfeli międzynarodowych korporacji, bogów naszych czasów. No i to fakt, nie ma co zaprzeczać. Poświęcamy nieskończone ilości uwagi rzeczom, które nie prowadzą do żadnego trwałego spełnienia ani radości, tylko obojętność i odrętwienie. Może to brzmieć jak dzieło niemal dystopijne, ale jest ujęte w ramach czarnego humoru i ironię ich punkowego DNA. Jak mówi Amy, przyszłość jest kreskówką, recepta jest mroczna, ale to nowość, to tylko żart, to jest zabawne. Grupa Amy and the Sniffers powstała w 2016 roku i szybko stała się takim punkowym objawieniem nie tylko w Australii, ale też i w Europie. Zespół wykonuje repertuar przywołujący wspomnienie okresu narodzin punk rocka w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, więc oldschoolowe brzmienie, aczkolwiek też z pewną nowoczesnością i energią. No, polecam zwłaszcza teledyski, a zresztą okładka do tego nowego albumu Cartoon Darkness, no to już też jest ciekawa. Kolorowy winyl kosztuje 132 zł, czarny 125 zł, a płyta kompaktowa 67 zł. Link do teledysku wrzucę na dział muzyka, no a my posłuchajmy Amel and the Sniffers z utworem Jerkin. Mouth out that you speak, cause it's an asshole bumhole.
australijski punk rock, ale w takim oldschoolowym wykonaniu. Radunia, witam, witam, pozdrawiam. O proszę, Inka napisała na panelu pozdrowień. Cześć, witam cię. Ostatnio tak sobie pomyślałem, co tam u ciebie, jak tam czasy, jak tam żyjesz w ogóle. Jak widzisz, u nas dalej to samo. Punkowe przedszkole gra i trąbi. Ironka napisała, że są odtwarzacze winylowe laserowe, które kosztują 15 tysięcy dolarów amerykańskich i są kapryśne. Znaczy co, trzeba jeszcze karmić? No tak, karmić talerzami. No ale skoro laserowe, to już chyba lepiej na płycie kompaktowej się skupić. Wtedy odtwarzacz laserowy działa bez problemu. No i album również. Ale kurczę, no to nieźle, że są takie sprzęty. O, dobrze. Pędzimy dalej z nowościami, więc z Australii się przenosimy z powrotem do Polski, a dokładnie to do Wrocławia. I tam sobie działa fajna kapela The Dog. Wydali niedawno fajny singiel Żaden marny cel. Żaden marny cel i niektóre mogą się tu już pojawić skojarzenia. Jest to cover Siekiery. Grupę The Dog znajdziecie na Bandcampie, na Facebooku, na Instagramie, na YouTube. Na Bandcampie ten singiel jest wyceniony jako 1 euro, za tyle możecie go mieć, a premierę miał 29 października tego roku, więc całkiem niedawno, nawet jest teledysk, który polecam. No i generalnie powiem wam, że naprawdę fajnie im wyszedł ten utwór, ten cover Siekiery. Posłuchajcie, grupa The Dog z Wrocławia, Żaden marny cel.
Bardzo, bardzo fajne wykonanie tego utworu. Grupa The Dog, Żaden marny cel, aż w sumie dodam do autopilota. O, a tak nawiasem mówiąc, no to cały czas prace trwają związane z uaktualnieniem autopilota, playlistą taką całkowitą. Wszystkie, każde utwory przeglądam, dodaję też mnóstwo nowych. Oczywiście na autopilocie jako takim się nic nie dzieje, póki co to wszystko u mnie na dysku, ale już jest naprawdę blisko. Tak? Myślę, że tydzień, półtora i prace się skończą i będę mógł wreszcie wgrać to, co potrzeba. Wiele kawałków tam śmiga na autopilocie, gdzie jestem, mówię, jak ja to wgrałem i dlaczego i po co. Ale też wielu brakowało według mnie, więc będzie więcej muzyki, różnej naprawdę, więc... No ale nie będzie disco polo nadal, więc wybaczcie. O, dobra, dalej. To była grupa The Dog z Wrocławia, a teraz przenosimy się do Szwecji. Ponownie grupa Boodle ze Szwecji, grająca świetny punk Krust HC z młodą wokalistką Leją. Świetna ekipa, już nieraz puszczałem ich muzykę, bo co chwilę pojawiają się z jakimś nowym singlem i nie wiem, czy będzie jakaś płyta nowa, czy tak po prostu ćwiczą i dobra, kolejny kawałek, kolejny i tak publikują, ale gram, bo naprawdę jest to fajna muza i kapela, polecam odwiedzić ich na Spotify, mają też Instagrama, mają Facebooka, nawet YouTube. I przede wszystkim fajnie grają, więc posłuchajcie szwedzkiej kapeli Boodle z nowym utworem Guidance Patrol. Świetny, mocny wokal. No i tempo też bardzo dobre. Grupa ze Szwecji Boodle z najnowszym singlem Guidance Patrol. Fajne granie, podoba mi się. No będę śledził, jak kolejne single będą, to obowiązkowo również pojawi się na audycji. A i pewnie do autopilota też dodam. Inka napisała, pomyślałam sobie dzisiaj, że zobaczę, co tu słychać na audycji u ciebie. Na postremu, dobrze słychać, głośno, szybko w miarę, więc zapraszam na czat Discord, tam można sobie pogadać. No jak nie, no to się tam złapiemy na Facebooku. Dalej aktywnie tam jestem, pomimo tego, że nic nie publikuję. No, na radiu publikuję, więc tam akurat się codziennie coś dzieje, jakieś nowe posty. No. Dobra, znowu skoczymy do Polski. Gangsterski chwyt z siedmiocalową epką Seraco Studio 2008. Kiedy w lutym 2008 roku padł projekt Rwała kwiatki dynamitem, szeregi kryzysu tożsamości opuścił Łukasz, nastąpiła stagnacja w Jarmarku Europa. Czterech ludzików, których pasją jest punk rock, kombinowało co dalej.
Na szczęście Liber, który pomógł postawić na nogi nowy projekt Gangsterski Chwyt, wtedy w składzie Rolnik Wokal, Łukasz Gitara, Ziemek Bas i Łukasz Uta Bębny. No i nagrali pierwszy materiał, 8 kawałków, 7 numerów dali na płytę pod tytułem Kurwa mać punki grać, który ukazał się na splicie CD wraz z Nihilizm z Raciborza pod tytułem Śląsko-Mazowiecka Unia przeciw niesprawiedliwości tego świata. I jeden kawałek sesji nagraniowej poszedł do Darka na składankę. No i teraz właśnie takie wznowienie, tak bym chyba to nazwał. W każdym razie album dostępny jako press na epce plus CD, z tego co widzę, split Nihilizm i koszt 100 zł. 83 Records Punk Distro, tam możecie szukać CD do wyczerpania zapasów, ale również widzę, że chyba jest też i wersja cyfrowa. Chociaż winyl mi się wyświetla, że 30 euro, na wersja cyfrowa na Bandcampie 10 euro. 8 utworów. Posłuchajmy Gangsterski Chwyt z utworem Już Nikt. Gangsterski Chwyt. No ale Ada, mówiłeś, że będzie dużo postpunka, zimnej fali, a póki co nic nie ma. No dobrze, dobrze, to teraz wejdziemy już w te nuty, tak na zakończenie przeglądu nowości w sumie trochę. Najpierw album grupy Dorian's Streaming Shadow, album Frozen Nightmares, postpunk z Białego Stoku. Album zawiera 10 utworów, wyceniony jest w wersji cyfrowej na 30 zł. Ale generalnie u nich na Bandcampie znajdziecie no wiele więcej różnych singli i płyt, więc polecam. Ten najnowszy album został wypuszczony 25 października, więc całkiem niedawno. Znajdziecie, tak jak wspomniałem, 10 utworów, ale to nie są krótkie kawałki, wiadomo. Postpunk wymaga klimatu, więc są to długie, długie postpunkowe kawałki, idealne na te długie, chłodne, zimowe wieczory. No, a nawet bym powiedział, że to coś bardziej dla fanów The Cure, jak tak sobie przesłuchałem, to tak większość z tych kawałków tak nawiązuje dość mocno do The Cure. A jeżeli chcecie posłuchać Dorian's Steaming Shadow na żywo, to będziecie mieli okazję 23 listopada. Tylko fajnie, że sobie zapisałem gdzie. No super, 23 listopada, Needle of Joy, Madek, Dorian, Steaming, Shadow. Tylko gdzie? No ale dobra, to nie ma problemu. Wbijamy na stronę radiounderground.org, klikamy tam w zakładkę 23 listopada. No i już wiemy, Białystok, Chrześcijan. No tak, więc tam możecie ich posłuchać na żywo, jeśli wam się spodobają. A jak grają? Posłuchajcie utworu World's Coming Down. Steaming Shadow, Dorian's Steaming Shadow. Yeah.
Dorian's Steaming Shadow. No i co? Najnowszy album na Bandcampie, 30 zł, polecam. I co? Radunia napisał, że bardzo fajny klimat, tylko no, gdzie jest ten wpis? Ha. Byłem na ich koncercie, super brzdąkają, no zgadza się. No i słychać to The Cure, taką nutę. Jeszcze Radunia dodał, że wokalista tańcował jak Dave Gunn z Depeche Mode. No to też można pod to podciągnąć. Inka, cieszę się bardzo, że już tutaj na Discordzie się zainstalowałaś i rozgościłaś. Zapraszam. No, oczywiście pozwiedzać tam różne rozmówki nasze. Wszystko już powinno być dostępne. No i fajnie, cieszę się. Igor na panelu pozdrowień napisał: cześć, dziś słuchamy audycji będąc na wyjeździe. Nie mam szans na Discorda. Daj znać proszę, czy za tydzień audycja będzie. I pozdrowienia dla wszystkich z nad Bałtyku. Wow, no to życzę fajnej przygody nad morzem. No i cieszę się, że też tam gdzieś słuchacie jednym uchem. Oczywiście audycja będzie za tydzień. Za tydzień musimy zrobić audycję tak stricte przegląd nowości ze sceny, a za dwa tygodnie to zobaczymy. Może jeszcze zrobimy jakieś punkowe archiwum, to czas pokaże. Ale za tydzień na pewno audycja będzie. No i z powodu ilości zgłoszeń różnych zespołów nowości ponownie będę musiał zrobić taki przegląd, ale myślę, że to dobrze. Tak więc Igor, zapraszam, tak się zastanawiałem, gdzie jesteś i czy wszystko ok, ale jak nad morzem, to spoko, dobrego wypoczynku, no i zapraszam. Dobra, pędzimy dalej, ostatnia nowość na dzisiaj i powiem wam, że no oczywiście będzie to utrzymane w postpunkowym klimacie, ale co to jest za album? Błażej Rygiel podesłał mi cały album Words Coming, a nie, przepraszam, nie World Coming Down, tylko Warsaw After Midnight. Warsaw After Midnight, album, który skupia cztery zimnofalowe, czy tam postpunkowe zespoły. Naprawdę świetne granie, 15 utworów. No i na płycie znajdziecie takie grupy jak Nature's Mortis, Eat My Teeth, Nameless Creations i Marie Levoux. Kurczę, zawsze nie wiem, czy dobrze to odczytuję, ale co tam, każdy chyba wie, że chodzi o tą warszawską ekipę. Podobało mi się, przesłuchałem ten album dwa razy w sobotę, tak jakoś mnie wciągnął. I teraz jak zaprezentować w ogóle, bo przecież no nie zapodam teraz tak pod rząd czterech utworów, więc stwierdziłem, że wybiorę taki trochę przegląd trzech kawałków, żeby wam zaprezentować. Nie wszystkie zespoły, niestety, ale na pierwszy ogień poleci utwór grupy Nature's Mortis Pulling Strings, później kawałek Eat My Teeth, no i Maria musi też polecieć, więc zapraszam na przejażdżkę po zimnej muzyce. Gramy. Just sit and enjoy the time.
właśnie takie granie znajdziecie na tym genialnym albumie, według mnie, Warsaw After Midnight, który okazuje się, że jest dostępny na Bandcampie, dzięki Andrzej za informację, więc dałem link do działu muzyka na Discordzie. Olka, no miło cię widzieć. Widzisz, akurat skończyłem grać postpunk, a masz wyczucie, bardzo dobrze. Dobra, no to co? Jeszcze Radunia napisał, że we Wrocławiu jest co roku festiwal Return to Batcave. Muzyka od postpunk, Batcave czy death rock. No brzmi bardzo ciekawie i kusząco. Ja też polecam koncerty Smutna Pusia Fest, charytatywne dla zwierzaków, które odbywają się no, w Warszawie, powiedzmy, pod Warszawą, ale w Warszawie. W sumie w Warszawie. Byłem na jednej edycji. Nie wiem, chyba w tamtym roku byłem, co grało The Head Scene. No, bardzo fajnie. Więc zawsze też jakiś tam postpunk się pojawia. Dobrze, kierowniczka Olka na Discordzie napisała, nie panikować, już jestem. Tak więc ja mogę spokojnie przejść do naszego dzisiejszego głównego tematu. Olka Bełkot, pozdrawiam. A my zaczynamy. Temat główny dzisiaj z punkowego Archiwum X. No. No i co? Jaki kawałek? Coś tu miałem zapodać, jakiś kawałek? Przydałby się jakiś utwór. O Boże, tak to jest, tak to jest. Chyba miało być gadanie. Albo jakiś dżingiel. Nie wiem. Muszę na szybko coś wyszukać. Dobra, to jeszcze raz. To się wytnie, prawda? Zaczynamy temat główny z punkowego Archiwum X. Ależ cringe, nie? No oczywiście nie będziemy tutaj, chociaż może, nawiązywać do dawnych czasów też i nie tylko. Nie wiemy zresztą dokładnie jakich. No dobrze, w każdym razie ciekawostka. Niedawno została zidentyfikowana najbardziej tajemnicza piosenka w internecie. Zajęło to aż 17 lat. Ha, całkiem nieźle. Nagrana na kasetę w 1984 roku piosenka została udostępniona do internetu w sieć w 2007 roku. Wielu osobom nie pozwalała spokojnie spać, ponieważ nie wiadomo było, co to jest za zespół. Nawet wówczas mało kto interesował się tajemniczą piosenką. W sumie musiało minąć kolejnych 12 lat, zanim internauci postanowili w końcu połączyć siły, aby odkryć tytuł i wykonawcę utworu, o którym nikt nic nie wiedział. No powiem wam, że śledztwo było na olbrzymią skalę, w akcję zaangażował się Reddit, powstał nawet specjalny subreddit o nazwie The Mystery Song. Okazję zwiększyli również niektórzy youtuberzy, którzy zaczęli tworzyć materiały o nieznanym kawałku z niemieckiego radia. Domorośli detektywi zaczęli we własnym zakresie namierzać osoby związane ze stacją radiową, w której nadano piosenkę. Internauci dotarli m.in. do byłego prowadzącego wspomnianego już programu Music für junge Leute, jednakże po tylu latach no, nie był w stanie sobie przypomnieć, pomóc w zidentyfikowaniu utworu, który puszczał tak dawno temu, w latach 80. Mimo licznych napotkanych ślepych zaułków, ostatnimi czasy jeden z tropów przykuł uwagę badaczy, a był nim coroczny pokaz lokalnych kapel Hörfest, sponsorowany przez publicznego nadawcę w Hamburgu. Osoby pragnące odkryć tożsamość tajemniczego utworu zaczęły analizować listę zespołów, które mogły grać na tym festiwalu przeszło 40 lat temu i docierać do tych osób. Najbardziej pomocna w rozpracowaniu zagadki okazała się lokalna gazeta Nordwest Zeitung, a dokładniej znajdujący się w niej artykuł poświęcony kapeli Fex Skiel, której udało się wygrać pokaz talentów w Bremen we wrześniu w 1984 roku. Gazeta opisała graną przez Fex muzykę jako rock z domieszką wave'u i popu, co zdaje się pokrywać z charakterystyką Subways of Your Mind. A więc, moi drodzy, okazało się, że to faktycznie kapela FEX. Utwór Subways of Your Mind został nagrany z audycji radiowej na kasetę i po tylu latach rozszyfrowany, więc czasami, no faktycznie, dojście do tego, jaki to utwór, kto tak gra, potrafi zająć cholerę czasu. Dobra, no to posłuchajmy przez chwilę
rozwiązania tej zagadki, tak, którą głowili się internauci. No taki rock pop bym powiedział. Grupa FEX z Niemiec, utwór Subways of Your Mind. Oczywiście to faktycznie taki pop rock i nie będziemy dzisiaj zajmować się takimi utworami, a skupimy się głównie na punkowych, niezidentyfikowanych kawałkach, które widnieją na mojej liście. Inspiracją do tego typu audycji była sytuacja, w której to 2 tygodnie temu poprosiłem was o identyfikację pewnego utworu, którego nazwy poszukiwała słuchaczka Radia Underground. Przypomnę, że chodziło o ten utwór. Posłuchajcie.
I tutaj wielkie podziękowania dla Radunia, który zidentyfikował grupę, co ciekawe, dobrze mi znaną, więc jest to Lęborski Abnegare z utworem Monolog, album Wszyscy Jesteśmy Cudzoziemcami, który jest dostępny za darmo na Bandcampie. W sumie to obydwa albumy tej grupy są na Bandcampie za friko. Pierwszy utwór bez wokalu również widniał na nieznanej składance, więc za jednym razem zidentyfikowane zostały dwa utwory. No właśnie, że jest to grupa Abnegare. Więc wielkie dzięki Radunia raz jeszcze. No oczywiście widziałem też, że była to zagadka poruszana na w takim forum, można powiedzieć, whatthatsong.com. I tam oczywiście wygląda na to, że nasza słuchaczka Olcia od razu napisała, że piosenka została zidentyfikowana, że pytała pewne radio, które puściło, z nadzieją, że ktoś rozpozna, i tak to poszło. Jeden gościu tam na tej grupie ma ból dupy strasznie, który napisał: gówno prawda, żadne radio tego nie puszczało. No, aż się tam zalogowało, założyłem konto i napisałem, że właśnie, że prawda, punkowe radio underground. No to właśnie mi odpisał, że kiedy niby, nie było tam żadnych linków ani nic, więc kolesiowi będę musiał zamknąć tą pewność siebie i podesłać mu link z poprzedniej audycji, dokładnie z wymierzonym czasem, kiedy zapodajemy ten kawałek. Naprawdę, niektórzy ludzie to mają ból dupy o wszystko, ale spoko, ja to załatwię. Dobrze, witam brudną, siemanko, więc tak. No, generalnie z tymi różnymi nieznanymi utworami, to wiadomo, dla jednych jest to kawałek dobrze znany, dla innych nie. I dzisiaj będziemy się poruszać wśród utworów, które zarówno zostały kiedyś do mnie zgłoszone jako nieznane, z prośbą o identyfikację, więc może pomożecie, jak i które widnieją na mojej liście. Gdzieś tam wygrałem sobie, nie wiadomo skąd w ogóle, w sumie to nawet nie wiem, skąd mam te pliki niektóre. I są obecnie właśnie w takim folderze z punkowego archiwum Mix. No, pojawiają się też często maile od was z różnymi prośbami, na przykład, już tu nie mówię, że ktoś podsyła fragment muzyczny, no ale że ktoś się pyta: o słuchaj, tam taki utwór i taki, i opowiada o wojnie z lat 80. Powiedz mi, co to jest. No takiego typu maile również się zdarzają. No i wtedy rozkładam ręce, bo mówię, no chociażby jedną nutkę poproszę, to by było łatwiej. No, ale ostatnio, wydaje mi się, że to czwartek, jakoś na tygodniu mail wpadł na skrzynkę z zapytaniem. Tutaj był cytat, bodajże cytat refrenu, jedno zdanie. I z zapytaniem, co to jest za zespół? I ja tak się złapałem za głowę, no równie dobrze może to być disco polo piosenka. No i tak się przeczytałem jeszcze raz to zdanie i nagle takie olśnienie, że ej, no przecież to jest kapela Delix, lata u nas na autopilocie. No. No i w każdym razie ja mam sporo utworów w moim punkowym archiwum X, więc jeżeli też macie takowe, to kto wie, podsyłajcie, możemy zrobić kolejną audycję w tym temacie. Bo tak jak mówię, często są nadsyłane różne prośby od was, prośby o identyfikację. No i tak mówię, pół biedy, jak to jest fragment jakiegoś nagrania, ale no, bywają takie maile, gdzie cytujecie tylko jedno zdanie i tyle. Wtedy taka identyfikacja jest praktycznie niemożliwa, zwłaszcza jeżeli chodzi o utwory gdzieś tam z lat 80. No chyba, że usłyszeliście dany utwór na autopilocie radiowym, wtedy pamiętajcie, możecie sobie sprawdzić historię puszczanych kawałków na serwisie Radio Online Box. Wtedy wyszukujecie tam Radio Underground i macie dostęp do playlisty, więc na spokojnie można sobie zerknąć. No, ale wracamy do naszych kawałków z punkowego archiwum X. Zaprezentuję wam za chwilę fragment nagrania. Jak podejrzewam, pochodzi on z lat 80., ale mogę się mylić. Nie wiemy, co to za zespół, więc jeżeli ktoś rozpoznaje dany kawałek, to prosimy o kontakt albo komentarz. Nie wiem, czy to Radunia właśnie nie nadesłał ten utwór, prawdopodobnie zatytułowany Wróbelek. Jest to w sumie wiersz Wróbelek Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, poety, patrona mojego nieistniejącego już liceum w Kielcach. Ach, ale kto to grał? Kto wykonywał ten wiersz właśnie w takiej punkowej formie? W tle chyba grają nawet dwa saksofony. Posłuchajcie nieznanego artysty póki co utwór Wróbelek.
Rubelek jest mała starzyna, Rubelek istotka niewielka. On wszystko w tonowie pochłania, lecz nikt nie popiera Rubelka. I zobacz, nikt nie pamięta, że Rubel jest ruch na szczery. Kochajcie dziewczęta Rubelka, kochajcie do jasnej cholery. Inna kwestia, że no niestety nagrania często archiwalne no w kiepskiej jakości, więc to jeszcze bardziej utrudnia sprawę. W każdym razie no, utwór Wróbelek, wiersz Konstantego Gałczyńskiego o tym samym tytule w sumie, Wróbelek. I trzeba by znaleźć punkową kapelę, która wykonywała właśnie ten wiersz Wróbelek i miała w swoim składzie, ja wiem, tam chyba wydaje mi się, że ze dwa saksofony grały, a przynajmniej jeden. No i według mnie no to takie lata 80, ale kto tak grał, to nie wiadomo. Radunia napisał, że coś kojarzę tego Wróbelka. No ja go kiedyś puszczałem na audycji właśnie z prośbą o identyfikację, ale to było już dawno temu. Więc tak to wygląda. No kojarzy się, może wiersz kojarzysz ze szkoły, dlatego. No cóż, tak to wygląda i tym się dzisiaj będziemy zajmować. Komórka śledcza do nieznanych utworów punkowych. Lecimy dalej. Kolejny kawałek, który dla mnie brzmi bardzo znajomo i mam wrażenie, że już gdzieś go słyszałem. A może dlatego, że tak mi się ten kawałek podoba. Naprawdę, chyba najlepszy z dzisiejszych utworów archiwalnych, które zagramy, i to w nawet dobrej wersji. Zwłaszcza podobają mi się tam wokale. Dwa wokale. Połączenie damskiego i męskiego. No, od razu przychodzi na myśl, że to może być Fate, tak, ze swoim znanym połączeniem kawałków. Do tego jeszcze tam pojawia się saksofon. Ach, te saksofony. Ale na daną chwilę nie potrafię odpowiedzieć, co to za kapela, ani jaki jest to utwór, chociaż mógłby być zatytułowany Mam w dupie was, bo tak wynika z kontekstu. Naprawdę świetny utwór i niesamowicie mi się podoba. Wpada w ucho, wyróżnia się melodyjnością, no i te dwa wokale, męski, damski, jeszcze saksofon. Jakby ktoś wiedział, kto tak grał, to ponownie proszę o kontakt albo o komentarz. Tak więc posłuchajcie nieznanego utworu. Wydaje mi się, mógłby być nazwany A ja mam w dupie was. Gramy. Na co dzień wiecie mi, co mam robić, którędy iść. Próbujecie nie wykorzystać za każdym razem. A ja mam w dupie was, a ja mam w dupie was, a ja mam w dupie was, a ja mam w dupie was. Tłumaczycie mi, co jest dobre, a co złe. Próbujecie nie wykorzystać jak mechaniczną rzecz. A ja mam w dupie was, a ja mam w dupie was, a ja mam w dupie was, a ja mam w dupie was. We'll be right back.
się nie bić. Może cię nie straszyć. A ja mam sobie bać, a ja mam sobie bać, a ja mam sobie bać, a ja mam sobie bać. No świetny kawałek, tak mi się podoba i brzmi tak znajomo w ogóle, ale to może też dlatego, że słuchałem go na okrągło, no, ale myślę, że już to gdzieś słyszałem, nie wiem, nie mam pojęcia, nagle wytarte przewody mózgowe, coś tam się nie styka najwyraźniej u mnie. Radunia napisał, że znowu coś mi świta, ale ach ta moja pamięć, no taki, no nie wiem, nie mam pojęcia, nie wiem. Powiem wam, że jak przygotowywałem tę audycję i utwory, to już później, nawet już takie, które mam, no bo jest też tak, że pewną składankę kiedyś sobie zgrałem i nie podpisałem niczego kompletnie i zupełnie nie mam pojęcia, co to jest. Ale to może kiedyś na kolejnej audycji, albo po prostu muszę przysiąść i zidentyfikować składankę i to by było najprostsze. No, ale później już, bo przesłuchałem tyle utworów, gdzie gdzieś mi się wydawało, że już to znam, i później słucham kolejnych i naprawdę jakieś pustki w pamięci zaczęły się robić i już zupełnie mi się wszystko to tak wymieszało, że nie potrafiłem myśleć pod koniec tego dnia, w sumie późnej godziny nocnej. No bo trochę zeszło z przygotowaniem materiału. No ale tak, Radunia jeszcze, że coś kojarzę tego Wróbelka, który był puszczany wcześniej i też Igor napisał na panelu pozdrowień, że od bodajże 2 lub 3 lat usiłuję zidentyfikować Wróbelka. Wypytowałem o to nawet Bunta z ulicznego Opryszka. Ja mam zasubskrybowanych takie 3 kanały punkowe na YouTube, które grają wyłącznie takie punkowe, archiwalne nagrania, niekiedy mocno styrane życiem. Więc tak mi teraz przyszło do głowy, że mógłbym się z tymi 3 kolesiami jakoś skontaktować tam poprzez YouTube czy coś, nie wiem, wysłać im wiadomość i chociażby do takich 2 czy 3 utworów, które dzisiaj zaprezentuję, albo do całej audycji w sumie link im wysłać i czy coś kojarzą. To mogłoby być takim rzutem w ciemność, strzałem. Emilia Teściowa, miałam kiedyś coś dobrego, ach, pamięć. Tak, dokładnie. No niestety, tak to bywa. Z nadmiaru informacji nieraz niektóre rzeczy się zacierają. No, kolejne utwory. Coś trudniejszego może, bo kapela jeszcze pół biedy jak śpiewa po polsku, nie? No ale słuchajcie, mam też takie utwory, które no, są po angielsku. Chociaż jak na moje ucho, to może być jedna kapela i to mogą być Polacy. I raczej ku temu bym się skłaniał. Ale niczego nie można być pewnym w naszym punkowym archiwum X. 2 utwory, które również znalazły się na tajemniczej kasecie, składance. Podejrzewam, że te 2 kawałki wykonuje ta sama grupa. Ale no, nie zakładajmy na pewno. Chociaż wokal i tempo grania, styl grania, wydaje mi się, że jednak to ta sama kapela. No i pytanie, czy zagraniczna, czy polska? Też bym się skłaniał bardziej, że to polska ekipa. No ale nie wiadomo. Przez krótką chwilę miałem nawet podejrzenie, że może to być grupa w Sekund 5, która to też miała w swoim repertuarze takie fajne utwory i też śpiewając po angielsku, ale raczej nie, a raczej na pewno to nie jest ta grupa, więc cóż, zdaje się na was, nie jest to może priorytetem, bo jakoś nie porwały mnie te 2 kawałki, ale jednak fajnie by było wiedzieć. Posłuchajcie 2 utworów. Po angielsku śpiewanych.
Na pewno to ta sama kapela, ale czy polska, czy zagraniczna, mają taki ciekawy, zabawny akcent, więc myślę, że może polska. Radunia tu próbuje rozgryźć, ale znowu pustka, chociaż napisał, że no, może Smash, może Rangers, polska kapela. Jeszcze potem, o, Radunia napisał, ja to gdzieś mam w swoim archiwum, no, tylko w której szufladce. O, no ale tak, takie charakterystyczne dość granie, no. John 77, jak tylko wyjaśni się, kto tak pięknie gra, warto bliżej się przyjrzeć zespołowi. No, w sumie tak, o ile dotrzemy do większej ilości nagrań, bo to też różnie bywa z dostępnością takich utworów. O, no ale tak, no fajne, nawet fajnie, mimo że po angielsku śpiewają, to nawet fajnie. Dobrze, zmieniamy ponownie, ja tak będę zmieniał typ nagrań, że tak powiem. Teraz wydawałoby się, że będzie łatwiej. No bo słuchajcie, mam całe niepodpisane płyty, które oczywiście, że brzmią znajomo, ale po przesłuchaniu tylu nieznanych utworów, to mój mózg się już całkowicie gubi. Może jest tak leniwy, bo jak trudne może być niezidentyfikowanie płyty. No bo dobra, jak macie jeden czy dwa utwory, okej, okay, ale cała płyta w jednym pliku. Mam takie coś. No właśnie zaprezentuję za chwilę. Trochę tam googlowałem teksty, ale niestety nic nie znalazłem poza jednym wpisem, który cytował tekst i to jeszcze cyrylicą, więc w ogóle mindfuck niezły. A przecież kapela po polsku śpiewa. Wpisuję to po polsku, a wychodzi mi tylko ten jeden link, gdzie ktoś się chyba pyta, co to za kapela, ale pisze to cyrylicą. Ja takie, co tu się dzieje? No, bardzo fajny album, naprawdę, który trwa 29 minut i naprawdę nie mam pojęcia, skąd ja to mam. Bo to nie brzmi jak jakieś tam nowe nagrania, chociaż bardziej może ja wiem, lata... No nie wiem, naprawdę nie wiem. Może lata 90, może 2000, ale kto wie. Może to nawet podesłała jakaś kapela, ten materiał, bo niestety, tak jak na plakatach nieraz się zdarza, że przysyłają albo gdzieś udostępniają w internecie i nagle patrzysz, przyglądasz się na ten plakat, no widzisz zespoły, widzisz mniej więcej co tam zagra i którego dnia,
Ale kurde, ktoś nie zamieści w ogóle informacji, gdzie ten koncert się odbywa. Pół biedy, jak jest wspomniany klub albo skład, no bo wtedy ja sobie googluję i mówię, a dobra. Ale nikt w tych czasach nie lubi spędzać dodatkowych paru minut, czy tam minuty na przeszukiwaniu informacji, które powinny być na plakacie. No. I słuchajcie, niestety też bywa tak często, że zespoły, które się zgłaszają na maila i wysyłają utwory, te pliki nie są podpisywane. Ja później sobie gdzieś to tam, wiecie, zapisuję, puszczam, może nawet i puszczam na audycji, ale później te pliki sobie gdzieś tam przegrywam, nie podpisuję ich najczęściej, nie no, często podpisuję, ale też się wkurzam i tak myślę, no kurde, mogliby podpisać chociaż, nie? No, ale może mi jakiś jeden umknąć, zwłaszcza, że to jest cały album, licho wie. Może dojść do takiej sytuacji, może właściwie to jest jakaś kapela, która się zgłosiła i nagle mam ten materiał, całą płytę, 29 minut i cholera wie teraz, kto to jest. I tak miałem w sumie, co ciekawe, jak się przygotowywałem do tej audycji, to na mailu skontaktowała się ze mną zaprzyjaźniona z nami ekipa Żółta Febra. No i tam podesłali dwa utwory, czy moglibyśmy puścić, w sumie to będą za tydzień. I ja powiedziałem, że tak, spoko, ale ja mam wrażenie, że już chyba się ze mną kontaktować, bo ja kojarzę ten kawałek jeden i jest świetny. No, ale dobra, mówię, wspomnę o was na kolejnej audycji. I sięgam, potem mówię już, dobra, siadam do tego tematu głównego, przygotować się, otwieram ten folder z plikami i pierwszy plik odpalam i to jest ten kawałek, który słuchałem przed chwilą od nich. I tak mówię, a, no, to już wiem, Żółta Febra. Tak więc, no, powiem wam, że są mi też takie sytuacje. Więc to ewidentnie było tak, że był tylko tytuł utworu, nie zapisałem sobie jaka kapela, a później już nie wiedziałem, kto tak gra. No i ciekawe, czy ten album to też właśnie jest taka historia. Nie wiem, posłuchajcie, ja bym wam chętnie cały album puścił, bo naprawdę jest fajny. Tylko, że on trwa 29 minut, więc no, postara się tam przeskakiwać między utworami, bo naprawdę spoko grają, fajnie tam zmieniają swoje rytmy, no spoko materiał. Dobra, no to lecimy z tą płytą, trochę posłuchamy, może się komuś coś przypomni. Pieniądze.
O, może być dobry trop. Macieja napisał, że kojarzy z No S.E., No Se. Chociaż Radunia brzmi jak biała gorączka i też to nie jest to. No ja wiem, że to musi być coś znanego, coś w stylu jak Włochaty i będzie mi za chwilę bardzo, bardzo głupio, ale tak to jest, wiecie, starość, Alzheimer i te rzeczy. Inka, że no znana 100%. Słuchaj, no sprawdźmy to No Se, tak? Macieja, sprawdźmy, bo ja mam nagrania tej kapeli i chyba to będzie to, bo tu mam utwór tak wielką cenę. Boże, przecież to chyba było proste. Dobra, sprawdźmy. Odpalę grupę i posłuchajmy, czy to ten kawałek. No i wszystko jasne. Macieja, gratulacje, wygrywasz. Nie wiem, co wygrywasz. Wizytę ojca prowadzącego u siebie. No i fajnie. Cieszę się, że odkryliśmy ten jeden album. Gdzie jest podkład? Zniknął mi podkład. No, graj podkład. Tak jest. Album No Se, 2004 rok. Bez wdzięczności. O, to ja sobie to podpiszę, póki tu jestem z wami. No, widzicie, to dlaczego ja mam... Nie wiem, widocznie kiedyś szukałem... Chyba było tak, że szukałem tego albumu w całości i pewnie był tylko dostępny, nie, może to z YouTube nawet grałem, że cały album, może tak być. Ja sobie to zapiszę. Kurde, no wiedziałem, że to coś prostszego będzie, ale dziwne, że tam wyszukiwarka mi nic nie podpowiadało. No nieraz to tak bywa niestety, że te teksty są uniwersalne, więc spoko. Dobra, to fajnie, cieszę się niesamowicie. Macieja, no, dobry strzał. No i Radunia też, że 100%. A i Maciejasz, mam winylę i koszulkę. Zapraszam, Adamie. Ale to co, co? Jakieś podarunki dla mnie? Nie, no dobra, no to tak, to jesteś znawca zespołu w takim razie, Macieja. Dobrze, fajnie. Fajny zespół i faktycznie powinien znać, ale słuchajcie, jak się przerzuca tyle kapel, to naprawdę w pewnym momencie się ma, no, taką pustkę w głowie. No. Dobra, super, spoko. To ten jeden film już jest odhaczony. O, wróćmy teraz dalej. To tak, to był ten album, trwający 29 minut. No, ale to pół biedy, jak nagrania są, wiecie, w dobrej jakości i spoko, i śpiewają po polsku, to tym bardziej. No, ale kolejne nagrania, które posiadam, i to też w sumie tak jakby ktoś się zgrał całą stronę kasety. Tak, tak to mi się wydaje. Że pierwszą stronę kasety. No niestety, powiedzieć, że archiwalne, to tak jakby nic nie powiedzieć, bo naprawdę to są archiwalne materiały, mocno. Taśma gdzieś tam przyspiesza, jeszcze do dodatek, szumi to niemiłosiernie, nie można nawet wiele zrozumieć i wywnioskować z tego nagrania, poza tym, że to ma 27 minut. I to się dopiero nazywa punkowe archiwum. Posłuchajcie fragmentu. Ja nawet nie oczekuję, że ktoś to rozpozna, ale chodzi o to, że gdzieś tam te materiały na dnie wiadomo w jakiś sposób trafiają, przez kogoś zgrane do sieci i później jest problem, bo to jakaś... Bo to może być jakaś mała kapela, która robi sobie próbę w malutkim pokoiku gdzieś tam w latach 80. czy w Domu Kultury, na jakichś Eltronach, może wie jakie jeszcze tam sprzęty nagrywane na kaszczaku. No i później, wiecie, takie rzeczy też trafiają do internetu podpisane właśnie u tych kanałów, które obserwuję muzycznie. I czasami to aż, powiem wam, że aż mi się nie chce słuchać takich nagrań z prób gdzieś tam nagranych za piranki, bo ja mam nagrania swojego zespołu, jak to człowiek początkowo grał podobnie w sumie. I nawet, no to dobra, no to jak się ma, to tam się trzyma i się tego w sumie nie udostępnia, bo po co ludzi straszyć? No ale tam po latach, z lat 80. i 90. takie nagrania gdzieś wypływają, trafiają do sieci. Ja nawet ich nie słucham, bo jedynie co tam słychać, to właśnie takie szumy i trzaski. Słyszymy taki zespół, trzaski i szumy, chyba nawet jest taki zespół. No dobra, posłuchajcie, tak tylko puszczę, jakie archiwa punkowe mogą być nieznane. A, chyba mnie nie słychać było za dobrze, co? A ja się tu nagadałem pełną czapkę. O, no dobra, dobra, już nie marudźcie, nie marudźcie. No, takie fajne wywody tutaj robiłem, a tu się okazuje, że zagłuszany byłem przez muzykę.
No pięknie. No ale dobra, teraz już mnie słychać, bo widzę, że tu wszystko skacze i gra. No to powtórzę się ponownie. Słuchajcie uważnie, bo nie będę powtarzać, że teraz przechodzimy do nagrania, które trwa 27 minut i to jest mocno archiwalne nagranie, bo taśma przez lata gdzieś tam przyspiesza, szumi, niewiele można zrozumieć i wywnioskować z tego i to można nazwać prawdziwym punkowym archiwum X. Ja nawet nie oczekuję od nikogo, żeby ktoś znał tą kapelę, chyba że w niej grał i występował i to nagrywał gdzieś w latach 80. w jakimś domu kultury, pewnie jakimś Kasprzakiem, gdzie blachy to były kartonowe pudełka tak naprawdę, no bo tak wyglądały początki. Ja też swoich tam kapel, gdzie grałem na początku, też mam takie nagrania. Nie udostępniam tego nigdzie, bo to nie ma co ludzi straszyć. No ale po latach to wypływa gdzieś takie utwory z lat 80. nieznanych zespołów, które... No ja tego nie słucham, szczerze powiedziawszy, bo naprawdę trzeba mieć cierpliwość i takie ucho, no, żeby wyłapać cokolwiek, co tam jest nagrane. A takie utwory są udostępnione w sumie na tych kanałach, co oglądam na YouTube, no to często praktycznie codziennie wrzucają ludzie takie rzeczy, no ale rzadko kiedy się wsłuchuję, chyba że naprawdę coś fajnego, albo znana kapela, która tam początki jej, nie? No, to posłuchajcie tego archiwalnego mocno materiału przez chwilę, jako ciekawostki. I tak 27 minut, nie? Też nie mam pojęcia, skąd mam ten archiwalny materiał. Wydaje mi się, że ktoś podesłał tam do audycji, może też o identyfikację, czy coś takiego. No i tak to zostało. No ciężko, jak tak taśma lata, już w ogóle ciężko wiedzieć nagrania z prób, to są nie do zidentyfikowania według mnie, chyba że tak jak mówię, ktoś, kto grał w tym zespole, się odezwie, no to powie, ej, to moje, nie? No to wtedy jasne. W sumie ja mam takie jedno nagranie. Pojechałem, wow, w dawnych czasach. To były jedne z moich pierwszych wyjazdów w sumie, tak poza Kielce, na koncert punkowy. Wybrałem się do Katowic na Punk Attack. Wydaje mi się, że to był rok 99. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mam bilet gdzieś z tego, więc trzeba by sprawdzić. Tam różne kapele grały fajne, i Psy Wojny, i Moskwa, i Defekt Mózgu, jeszcze wtedy normalnie, powiedzmy na trzeźwo, w normalnym tempie, i wszyscy członkowie Defektu byli. I tam jeszcze jakieś parę kapel było i miałem dyktafon ze sobą, taki na kasetę zwykły, gdzieś pożyczony, i stwierdziłem, że ja nagram ten koncert Defektu Mózgu na ten dyktafon. No i kupiłem sobie kasety na dworcu w Katowicach, dwie kasety czyste. Mówię, dobra, to będę miał. No, i fajny to był koncert Defektu, muszę powiedzieć, tak jak i kapel innych, tylko że ta kaseta była uszkodzona, co ją kupiłem na tym dworcu. Znaczy była zafoliowana, ale wiadomo, takie czasy, że nawet zafoliowany towar był trafny. I to kółko się obracało jedno szybciej, drugie wolniej, co jakiś czas zwalniało, tam coś przeszkadzało, więc to nagranie to dopiero mi falowało góra i dół. Raz szybciej, raz wolniej. No i szkoda, bo w sumie byłaby ciekawa pamiątka, chociaż no jakościowo to kiepsko, ale przez to falowanie to już w ogóle można oszaleć. I no nie, no nigdzie tego nie udostępniałem. Jedyny egzemplarz, kopię tego... Kiedyś jeździła takich dwóch braci z Oświęcimia, takich punków,
No i jakoś od punkowej orkiestry świątecznej pomocy się z nimi tak jakby zaprzyjaźniłem swego czasu. Już no w sumie to od tamtych czasów już nie mam kontaktu z nimi, nie wiem co się dzieje. No ale oni jako jedyni, bo byli też na tym koncercie, poprosili mnie o, no, o tą kasetę, żeby przegrać i wysłać. No to mówię, ale chłopaki, to jest w ogóle całkowicie zrąbane, nic się nie udało, nie? Nie szkodzi, wysyłaj i będzie dobrze. No to oni jedyni mają kopię tego, o ile to w ogóle jeszcze gdzieś tam jest. No i też wtedy na koncercie w Katowicach, to było blisko dworca, to działy się przeróżne dziwne rzeczy, w tym też niebezpieczne. Ale to historia już na inną audycję. No. No i pierwsze moje zetknięcie z tym takim, że tak powiem, no nie slangiem, ale językiem śląskim, kiedy punkowcy godoli taki sposób, że ja w ogóle nic nie rozumiałem, o czym oni mówią do siebie. No, tak więc było ciekawie. Dobra, no to myślę, że tak jeszcze może jedna grupa, ale to też z takiego tematu demo, nagrane demo gdzieś tam w Domu Kultury na Kasprzaka. Tym razem no to już wiadomo, chociaż lata, bo mam taką notkę, więc demo z roku 1985. Trochę lepsza jakość, ale oczywiście kapela nieznana. 7 utworów aż i nadal to brzmi jakby grali na tekturowych pudłach, tak swoją drogą, chociaż możliwe, że nawet i grali na tekturowych pudłach, bo takie to były czasy. Więc mam takie kapele, lata 80., 85. rok demo, 84. No jest takich, no ale tutaj identyfikacja myślę, że jest praktycznie niemożliwa, chyba że ktoś grał w tej kapeli albo znał tych ludzi, te utwory. Ale to szanse są małe. Posłuchajcie! I tak nie jest źle, bo słychać chociaż trochę wokal, aczkolwiek Macieja napisał, to nie kartony, tylko tekturowa wersja perkusji Polmus. Wiem, bo grałem na takiej kiedyś. No ja też wiem, bo perkusista, już nie pamiętam której grupy, tam gdzieś z początków naszych różnych prób punkowych, to wiadomo, to co było tam gdzieś w jakimś szkole czy gdzieś, taka perkusja, no to na tym się grało. I to, no, to tak brzmiało, jakby na kartonach grać.
No słuchajcie, nasz czas już dobiega końca z punkowego Archiwum X. Za chwilę już wersja nienagrywana, czyli ciąg dalszy. Piosenka na życzenie za chwilkę, tak? Ale tylko dostępna dla tych, co słuchają na żywo w niedzielę od 18 do 21. Jeżeli dzisiaj znaliście jakieś kapele, które nie zostały odszyfrowane, to oczywiście dajcie znać. YouTube na komentarzu na przykład. Tam można sobie na spokojnie jeszcze wrócić do tych nagrań. No co, ja jeszcze raz zapodam tą kapelę, która gra prawdopodobnie na Polmuzie, bo całkiem spoko sobie radzą. Może jeszcze, no tych utworów trochę mam, akurat tej jednej grupy, więc zobaczymy. A w miarę słychać wokal, to naprawdę jest zaleta, bo jeszcze mam kilka takich nagrań właśnie z lat 80., że ja nie wiem, czy cokolwiek tam słychać, ja z własnych myśli nie słyszę, jak tego odsłuchuję. No, tak więc... Jeżeli słuchacie na żywo, to za chwilę się słyszymy ponownie w piosence na życzenie, a jak na YouTube, no to do usłyszenia następnym razem. Nie ma.